Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziś odbyła się nieco ponad dwugodzinna rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. W oficjalnym komunikacie wydanym przez Biały Dom podsumowującym to spotkanie czytamy, że prezydent Biden ostrzegł Putina, że odpowie sankcjami na eskalację na Ukrainie. Odpowiedzą Stany Zjednoczone, a także wszyscy europejscy sojusznicy Ameryki silnymi sankcjami i innymi środkami. Panie profesorze, czy Putin ma się czego obawiać ze strony i Stanów Zjednoczonych, i państw europejskich, gdyby zdecydował się na kolejną agresję na Ukrainie? Rzeczywiście, komunikat, który przedstawiła strona amerykańska, jest bardzo lakoniczny. Trzeba by chyba poczekać na komunikat rosyjski, bo może się okazać, że wnioski dotyczące tego spotkania po dwóch stronach są nieco inne i nieco inne jest postrzeganie sytuacji. Natomiast czy Rosja ma się czego obawiać? Stany Zjednoczone i Europa dysponują bardzo poważnym potencjałem, dysponują niewątpliwie w bardzo wielu wymiarach przewagą nad Rosją. Natomiast kwestią absolutnie odrębną jest to, czy Europejczycy i Amerykanie są gotowi w sposób zdeterminowany tej przewagi użyć. Niemiecki Bild kilka dni temu przedstawił potencjalne plany zajęcia Ukrainy. Według tych doniesień medialnych 2/3 terytorium Ukrainy miałoby być zajęte przez rosyjskie wojsko. Putin się ma nad tym zastanawiać, jak ta niemiecka gazeta donosi. I warunkiem tego, czy miałby się zdecydować na to, jest przyszłość współpracy Ukrainy, chociażby z NATO czy Unią Europejską. To jest tak, że Putin obawia się tego, że Ukraina zostanie w kręgu europejskim, że zdecyduje się na ten kierunek ku zachodowi, że zostanie oderwana już całkowicie od tej rosyjskiej strefy wpływów. W pańskim pytaniu, a w zasadzie komentarzu, jest kilka bardzo interesujących wątków. Może rozpocznijmy od tego, że od dwóch zasadniczych. Jeżeli przyjmiemy, że celem Putina jest odbudowanie mocarstwowej pozycji Rosji, a przynajmniej roli Rosji jako państwa rozgrywającego w tej części Eurazji, to dostęp do terytorium ukraińskiego, bardziej do terytorium niż do zasobów, jest dla Rosji absolutnie kluczowy. I o tym trzeba pamiętać. Kwestia druga wiąże się z tym, że Rosjanie mają w tym targu z Amerykanami, bo to jest targ. Często mówimy o tym, że polityka jest grą. Jest to nadmierne uproszczenie. W każdej grze są jakieś reguły. W tej grze nie ma żadnych reguł. Rosjanie mają sporo do zaoferowania. Przede wszystkim Stanom Zjednoczonym. Nie sądzę, by w tej chwili, ale w sytuacji ostatecznej Putin może sięgnąć po argument zachowania przez Rosję jakiejś formy neutralności w ewentualnej nasilającej się rywalizacji chińsko-amerykańskiej. I kwestia kolejna, bardzo istotna, żądania Putina, by otrzymać gwarancję, iż Ukraina pozostanie poza NATO, bo do tego się to sprowadza, to jest bardzo poważny test dla samowładności i dla woli sprawczej NATO. Wielokrotnie podkreślano, urzędnicy, funkcjonariusze sojuszu podkreślali, że o tym, kto należy do sojuszu, o tym decydują państwa członkowskie, a nie gracz zewnętrzny. W tym momencie dochodzimy do pewnej sytuacji przesilenia. Mówiąc językiem bardzo kolokwialnym, Rosjanie chcą powiedzieć sprawdzam. Od tego w dużej mierze zależała będzie spójność i zwartość Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Ale zdaje się, że obecne władze na Ukrainie oczekują, że Zachód, Stany Zjednoczone wezmą Ukrainę pod swój płaszcz i będą broniły przed ewentualnym atakiem, skutecznie naciskając na Putina, gdyby zdecydował się na taki atak. Czy możliwy jest taki scenariusz, że Ukraina zostanie pozostawiona sama sobie? Tak jak powiedziałem, to nie jest gra, w której obowiązują jakiekolwiek reguły. Amerykanie dokonują w tej chwili to jest pewne uproszczenie, bo to jest długi okres czasu, rozciągnięty na lata, ale z punktu widzenia zegara historii to jest ta chwila. Amerykanie dokonują ważenia swojego potencjału z jednej strony, ale również ważenia reakcji opinii publicznej na ewentualne działania Rosji. Z punktu widzenia dalekosiężnych interesów, pozostawienie Ukrainy samej sobie byłoby z amerykańskiego punktu widzenia bardzo niedobre, ale z drugiej strony żyjemy też w czasach, gdy polityka wewnętrzna determinuje w dużym stopniu politykę zagraniczną. Nowa ekipa w Waszyngtonie to wszystko waży. Z Rosjanami toczy się swoista wojna nerwów. W tej chwili trudno budować bardzo jednoznaczne scenariusze, jak będzie następował rozwój wydarzeń, ale żadnej ewentualności nie można wykluczyć. W tych planach dotyczących inwazji na Ukrainę przedstawionych przez niemieckie media ważną rolę też ma odegrać Białoruś. To zbliżenie się Mińska z Moskwą, to uzależnienie też Łukaszenki od Kremla pozwala, zakładając taki scenariusz, spokojnie działać Putinowi, że on bez problemu mógłby przejechać przez terytorium Białorusi i zaatakować z niego Ukrainę? Z formalnego punktu widzenia istnieje taki byt polityczny jak Związek Białorusi i Rosji, o którym już żeśmy zdążyli nieco zapomnieć. Rosjanie już w tej chwili, i nie jest to żadną tajemnicą, są militarnie obecni na Białorusi. Białoruski przywódca pokazał, że czuje się osaczonym. Jego plany uzyskania jakiegoś kompromisu, i też nie mówię o wydarzeniach ostatnich miesięcy, ale długoterminowego kompromisu z Europą się nie powiodły. Przyjmując założenie, że jego celem jest przedłużenie swojej władzy, a być może zbudowanie jakiegoś systemu sukcesji, oparcie się o Rosję jest jednym z bardziej atrakcyjnych rozwiązań. Panie profesorze, wspomniał pan już wcześniej, że też administracja amerykańska bada, jest nową administracją, ale też chciałbym zapytać, czy Putin skutecznie też nie wykorzystuje tej sytuacji geopolitycznej? Mamy równocześnie teraz zmianę władzy w Niemczech. Unia Europejska jest osłabiona kryzysem, po części też wywołanym przez Władimira Putina. Czy to nie jest tak, że on próbuje kreować też jakąś rzeczywistość i to wykorzystywać, aby być może wrócić do stołu tego głównego, żeby być znów traktowanym poważnie, na równi, żeby nie był w pewnym sensie odstawcą, choć nie do końca? Sądzę, że powinniśmy pamiętać o tym, że polityka rosyjska jest polityką kreowaną przez jeden ośrodek, w niewielkim stopniu uzależniony od fluktuacji opinii publicznej. Rosję stać na to, by według jednolitego zamysłu i planu prowadzić działania od bieguna północnego po Syrię, Republikę Środkowoafrykańską, poprzez budowanie swoich planów i realizację zamierzeń w relacjach z Iranem, w relacjach z republikami środkowoazjatyckimi, poprzez politykę dalekowschodnią. To nie są, jak sądzę, wyrwane sekwencje działań. Być może
one nie są tak dobrze skoordynowane, jak często się to Kremlowi przypisuje, ale tą politykę Rosji trzeba traktować całościowo. Zatem, by budować oceny, pamiętać musimy o tym, że Ukraina jest jedną z części takiego rosyjskiego geostrategicznego puzzla. Rosjanie oczywiście obserwują, analizują, a co więcej, poprzez media społecznościowe, poprzez nowe sposoby docierania do opinii publicznej na Zachodzie, również oddziałują na tą opinię publiczną i generują pożądane zachowania. To jest nic nowego. Jeżeli podczas zimnej wojny takim swoistą etykietą działań rosyjskich w stosunku do zachodniej opinii publicznej były słynne marsze wielkanocne, to obecnie w dobie internetu, baniek informacyjnych, to oddziaływanie jest znacznie łatwiejsze, zwłaszcza, że wydaje się, iż otwarte demokracje nie wypracowały jeszcze skutecznego antidotum na to sączenie niekiedy nieoczywistych, ale z długiej perspektywy jednoznacznie wrogich treści informacyjnych. Panie profesorze, gdyby doszło do tego ataku Rosji na Ukrainę, to Ukraina ma jakikolwiek potencjał, żeby go odpierać, żeby się bronić? Wszystko zależy od tego, na jaki poziom zaangażowania zdecydują się Rosjanie. Z racjonalnego punktu widzenia nie można zakładać, że byłaby to kampania łatwa. Ukraińcy od czasu Zielonych Ludzików, od czasu Krymu, bardzo wiele się nauczyli. Kto wie, czy pod pewnymi względami w takich starciach z ciężkim przeciwnikiem nie jest to w tej chwili najbardziej doświadczona w sensie umiejętności oficerów i żołnierzy armia na świecie. Proszę zwrócić uwagę, że większość armii zachodnich przez ostatnie dekady potykała się z przeciwnikiem lekkim, z partyzantką, natomiast to Ukraińcy mieli przedsmak tego, jak może wyglądać konflikt o średniej albo dużej intensywności prowadzony na europejskim teatrze działań. Ukraińców nie można przekreślać, ale jeżeli Rosjanie, niewspółmierność potencjałów jest dość oczywista. Z drugiej strony w tych rachubach wojskowych, zwłaszcza dotyczących Rosji, działa bardzo wiele czynników, od kwestii personalnych, od kwestii rotacji władzy. Nie chcielibyśmy, żeby takie scenariusze sprawdzać w praktyce, ale w zasadzie jedynym weryfikatorem tego rodzaju analiz może być tylko praktyka. Panie profesorze, to co się dzieje na wschodzie ma też wpływ na nas, na Polaków, na naszą ojczyznę. Po rozmowie prezydenta Stanów Zjednoczonych z Putinem mamy też zapowiedź Białego Domu, że prezydent Biden ma konsultować się z liderami Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, także ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy. Nie ma na tej liście Polski. Czy to powinniśmy w jakimś sensie rozpatrywać jako coś niepokojącego? Wszystkie przypadki eliminacji Polski, jakby nie patrzeć nawet z takiego minimalistycznego punktu widzenia, Polska jest, mimo wszystkich swoich ograniczeń, jest średnim, co najmniej średnim graczem europejskim. I tego rodzaju działania z jednej strony mogą oddziaływać, czy mogą świadczyć o pewnych preferencjach politycznych, chęciach, niechęciach, fobiach bieżącej administracji, ale z drugiej strony unaoczniają nam też, że średniacy w takiej grze mocarstw nie są specjalnie lubiani. Państwo średnie zazwyczaj usiłuje ten swój potencjał wykorzystać. To nie jest oczywiście przesądzające to, co powiedziałem, ale musimy o tym pamiętać. Mocarstwu zdecydowanie łatwiej kształtuje się politykę, rozmawiając z dwoma, trzema, czterema partnerami, silnymi partnerami, i najchętniej gracze
niższej ligi, w tym państwa średnie, są z tej rozgrywki wyłączane. Co powinniśmy robić? Mieć świadomość, jak ten system międzynarodowy działa, a z drugiej strony nie możemy sobie pozwolić na żadne zaniechanie w zakresie budowy zarówno budowy relacji twardych, mocnych relacji, zarówno bilateralnie ze Stanami Zjednoczonymi, jak i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polski po prostu nie za bardzo w obecnej sytuacji stać na fobie międzynarodowe. Powinniśmy starać się uprawiać możliwie skuteczną politykę międzynarodową, nawet jeżeli w pewnych punktach nie jest ona w pełni zgodna z oczekiwaniami jakiejś części opinii publicznej. Panie profesorze, patrzymy na to, co się dzieje, co się może też stać na Ukrainie, ale cały czas mamy palący problem na granicy polsko-białoruskiej. Ten kryzys zdaje się nie gaśnie, troszeczkę się do niego chyba przyzwyczailiśmy, ale zagrożenie cały czas istnieje. Czy możliwy jest taki scenariusz, że zima, spadające temperatury ograniczą napór nielegalnych migrantów sprowadzanych przez Łukaszenkę? Nie sądzę, by kwestia dobrostanu nielegalnych migrantów miała wpływ na politykę białoruską. Łukaszenka udowodnił, że kwestia ofiar po tamtej stronie nie jest dla niego istotna. Analizując pewne pesymistyczne scenariusze, wręcz można by zakładać, że to pogorszenie warunków, czy mówiąc bardzo brutalnie, zwiększenie ilości ofiar może być traktowane instrumentalnie. Natomiast tak jak pan zechciał zauważyć, w istocie ten kryzys nie wygasł, to raczej polska opinia publiczna przyzwyczaiła się do niego. Żyjemy jednak w dobie takiego przekazu, który oscyluje od skrajnej emocji do skrajnej emocji. Ten kryzys graniczny został przez polskie media, przez polski przekaz w jakiś sposób, przepraszam za kolokwializm, oswojony. Powoli staje się to problemem ludzi pilnujących granicy. Powoli, tak jak już mówiłem, zaczyna być to dla nas peryferyjną, ale oczywistością. Panie profesorze, tam służą polscy funkcjonariusze Straży Granicznej, są policjanci, są też żołnierze, Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy taka służba jest łatwa z perspektywy też to młodych ludzi zasilających polskie siły zbrojne? Może będę zbyt oczywisty. Patrzę na termometr zamontowany w komputerze. W tej chwili w Gdańsku jest minus 6. Odpowiadając na pańskie pytanie, będące również, jak sądzę, pytaniem odbiorców, no to proszę sobie wyobrazić w tej chwili, że wychodzimy z ciepłego mieszkania na czterogodzinną zmianę graniczną. Nie, to jest trudna, wyczerpująca fizycznie i skrajnie obciążająca psychicznie służba. Dla tych ludzi jest to prawdziwe wyzwanie i z naszej strony minimum tego, na co zasługują, to pełne zrozumienie i pełna solidarność. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję bardzo. Dobranoc. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze, 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.